Parsza 43, parsza Masej, co się tłumaczy podróże. Kilka wątków tutaj mamy. Można by tak zadać pytanie, czy słusznie Bóg rozsądził, żeby te dziedzictwa nie przechodziły przez śluby, tak, do innych pokoleń. Można by się zastanowić, jaki cel większy przyświecał temu rozporządzeniu. Nie uchowały się jednak te pokolenia. No nie uchowały się, tak? Ale uchowały się dokąd? Do czasu wygnania. No do niewoli babilońskiej, tak? No to mówisz, że idzie. To już tylko do Judy, jako ostatni został. Ale czasy Mesjasza, Jehoszuły, to tylko został dom Judy. Dom Judy, tak zwany dom Judy, bo to było pokolenie, tak, Judejczyków, syna Judy i Beniamina, nazywane dom Judy. To pamiętajmy, jak czytamy gdzieś w proroctwach Jeremiasza, Izajasza, dom Judy, to są te dwa pokolenia określane, bo po śmierci Salomona, tak, ten rozłam nastąpił. 12 pokoleń rozłączone, zostało 10 pokoleń północne, gdzie 10 pokoleń, królestwo, tak, zostało nazwane dom Izraela i dom Judy. Na południu dwa pokolenia. Czasami jest całość nazywane domem Izraela, ale to kontekst wskazuje na to, że jest mowa o całości. Tak samo jak określenie lud Izraela, czy lud, czy Jakubie. Ten zwrot mówi o całości. Synowie Jakuba, tak, to mówi o wszystkich. Natomiast mamy w niektórych miejscach określenie dom Izraela, dom Judy. I to nam pozwoli zrozumieć, gdzie to ma być złączone, czyli te alegorie dwóch trzcin, które mają być złączone w jedną, dwóch owczarni, co Jeszua mówi, dwóch owczarniach, to nam pozwoli zrozumieć te miejsca, o co chodzi. I wracając do tych niemieszania tych dziedzictw. Bo proroctwa wskazywały na dziedzica konkretnego z danego pokolenia. Chodzi mi o proroctwa dane Dawidowi, że z niego to wyjdzie potomek, z niego w ogóle wyjdą ci, którzy będą królować, królowie wyjdą, tak? Bo można by jeszcze powiedzieć, że Dawid był z pokolenia Judy, a poprzedni król Saul był z pokolenia Beniamina. A tu mamy proroctwa dalekosiężne, mówiące o pokoleniu Judy. Dlatego uważam, że Bóg celowo to ustanowił, żeby to się nie mieszały, te dziedzictwa, żeby doprowadzić czystość przynajmniej jednego pokolenia Judy, dziedzictwa Judy, w którym miał się narodzić Mesjasz, Zbawiciel. Wiele proroctw o tym mówi i wiele wypowiedzi, pytań. Sam Jeszua zadaje, czyim synem jest Mesjasz. Odpowiadają mu Dawida. Czyli dobrze wiedziano, z jakiej linii rodowej, z jakiego dziedzictwa przyjdzie Mesjasz. Po rozbiciu Izraela przez Rzymian, tu już po zburzeniu świątyni w
czyli lata 70. To wszystko się rozpierzchło i jak sobie poczytacie, to w tak zwanym judaizmie wielu mesjaszy powstawało. Nawet w jakichś ostatnich czasach też jakiś mesjasz był, ale nikt nie mówi, że on jest. Nigdzie nie ma tej informacji, że on jest z domu Dawida. To można by w skrócie powiedzieć, że te dziedzictwa miały to, co Bóg ustanowił, miały wyższy cel. Tutaj można powiedzieć też posłuszność tych córek Celofhada, że one posłuszeństwo tak wzięły za mężów synów swoich stryjów, jak to jest powiedziane. Aby wypełnić to polecenie. Coś mamy jeszcze, te miasta ucieczki. W ogóle to jest bardzo ciekawe rozporządzenie a propos tych nieumyślnych śmierci, tak, zabójstw. Tutaj też poruszono tą różnicę między, co czytamy w dekalogu, gdzie jest to przekręcone i powtarzane błędne określenie będziesz zabijał, bo jak analizowaliśmy te teksty i tak samo tutaj jest to poruszone, że nie będziesz mordował. To jest ta różnica i tutaj tą różnicę, jak ktoś nie wie, jaka to jest różnica, poruszono w 35 rozdziale, czyli to też współcześnie nazywamy z premedytacją, z zaplanowaniem, z chęcią kogoś pozbawienia życia. To jest morderstwo. I to rozporządzenie, jakby patrzeć, to jest w analogii do współczesności, gdzie jeszcze nie tak dawno w Polsce, nie wiem, chyba ostatni wyrok śmierci, tylko że w Polsce też jest trudna sytuacja, bo tam wiele wyroków śmierci było politycznych w tak zwanym PRL-u. Ale pominąwszy to, że nie biorę to pod uwagę, bo to są kwestie polityczne, wyroki śmierci za morderstwa, to sobie wyobraźmy, że te wyroki za morderstwa były zawsze. I nagle nastał XX wiek, druga połowa w zasadzie, gdzie od tego odeszły państwa, odeszły wymiary sprawiedliwości. Mamy tutaj, mam na myśli tutaj tego mordercę, Norwegia, tak? Jaką się nazywa? Nawet nie pamiętam. Gdzie go podatnicy utrzymują. On ma coraz większe wymagania. Ma większe wymagania i on nie dostał dożywocia. On dostał 25 lat chyba, czy nawet mniej. On wyjdzie na wolność. I tak to wygląda współcześnie. Oczywiście no, niektórzy by podjęli tutaj sprawę, że tak, no, wiele się okazało, że były w dziejach opisywane, że ktoś był skazany za morderstwo, a później się okazało, że on nie zamordował, nie zabił. Tak, zdarzały się takie przypadki, ale to jakaś była chęć skazania kogoś, jakaś presja społeczna, szukano kozła ofiarnego i do takich rzeczy dochodziło.
my mamy tutaj do czynienia z prawością do przenikającą bardzo głęboko do szpiku kości, tak jak to się mówi przysłowiowo, pełnej, bez żadnych innych czynników. Ale dla tych, co nieumyślnie zabili kogoś, też była kara, tylko nie śmierci, bo to, że oni nie mogli wychodzić poza obręb miasta, to też było swego rodzaju więzienie. Tak. Zgadza się. I dzisiaj, bo jeszcze mi się to kształtuje ten temat, ale oni są winni jakby, winni są śmierci, ale nie morderstwa, tak? I mają te miasta ucieczki. Trzy. Z jednej strony Jordanu, trzy po drugiej stronie Jordanu. Razem sześć. I same w sobie te miasta ucieczki nie były ochroną. Tam mógł się udać taki człowiek, ale było i tak rozsądzane, czy to, że takie zdarzenie nastąpiło, przepraszam, było to przez starszyznę tego miasta rozsądzane, czy jest winien krwi, czy nie. To trzeba uwypuklić, bo niektórzy zamykają się tylko do tego momentu, że były miasta ucieczki i koniec. Tam było to rozsądzane. Co z taką osobą zrobić, znaczy, czy to było morderstwo, czy to było tylko zabójstwo. Nieumyślne. Wypadek, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Natomiast czy zwróciliście uwagę na to końcowe słowa w kontekście właśnie tych morderstw, że tutaj czytamy: nie kalajcie więc ziemi, którą będziecie zamieszkiwać, krew kala bowiem ziemią i nie ma dla tej ziemi innego odkupienia, bo to jest to łacińskie słowo expiacja, wciśnięte, jak krew tego, który ją przelał. Nie zanieczyszczajcie więc ziemi, którą zamieszkujecie, pośród której ja też przebywam. Ja bowiem, Jahwe, przebywam pośród synów Izraela. A dzisiaj na ziemi nie ma takiego miejsca, gdzie bym mógł Jahwe przebywać chyba. Biorąc pod uwagę to, co tu jest napisane. No właśnie. Niech sobie wezmą ci, którzy interpretują, że w 48 roku wszystkie prostwa się spełniają i tak dalej. Chociażby ten fragment. Nie kalajcie tej ziemi, którą zamieszkujecie. Jest taki film, gdzieś go miałem, ale mam tylko kawałek, o człowieku, który nakręcił, co się dzieje między Palestyńczykami a Izraelczykami współcześnie. Film ma, może znajdziecie gdzieś, ja raz próbowałem szukać, nie znalazłem. Film ma tytuł Siedem kamer. Siedem kamer, dlatego że przy realizacji tego materiału zostały mu zniszczone siedem kamer. Zostały mu zniszczone przez Izraelczyków. Jak tam się dzieje i co ci ludzie robią. Tutaj też powiedziano, że nie można skazać na wyrok śmierci na podstawie jednego świadka. Musi być to pewne i prawdziwe, wiarygodne, takie oskarżenie poparte, jakbyśmy to powiedzieli, twardymi dowodami.
Tutaj też nie ma wykupu, ten już jak jest nieumyślny śmierci spowodowany, który spowodował nieumyślną śmierć, też nie może się wykupić, ma tam przebywać do śmierci arcykapłana. Czyli nie może zapłacić za to, żeby był zwolniony, wyszedł stamtąd i powrócił do swojej posiadłości. Takie wytyczne Bóg dał w tej kwestii. Dzisiaj całe społeczeństwa utrzymują. Ja nie mówię w ogóle osób, które tam... W ogóle to też, jak sobie popatrzymy, nawet te kradzieże, tak, i te inne sprawy, gdzie mieli oddać, odpracować i tak dalej, ci, którzy się dopuścili takich rzeczy, zgodnie z Biblią, w tym, co w Torze czytamy, no to dzisiaj jest to w ogóle powykręcane, gdzie całe społeczeństwa utrzymują tych ludzi. Jeszcze jakiś czas temu w PRL-u to ci więźniowie odpracowywali to, co swój pobyt tam, a dzisiaj po prostu nie można tych ludzi zmuszać do pracy i tak dalej. I mówię, całe społeczeństwa w wielu państwach utrzymują tych ludzi. Że nie dość, że się dopuścili do takich rzeczy, już mówię stricte sprzeczne, co w Torze czytamy, czyli morderstwa, kradzieże i tak dalej, to jeszcze całe społeczeństwa je utrzymują dożywotnie niektórych. No generalnie, no chyba tak dzisiaj jest, że się porozmywa. Wiele rzeczy, wiele spraw się rozmywa. Jest taka mgiełka, taki light, takie nieprecyzyjne wszystko, co robimy, co się dzieje wokół nas, takie trochę dobre, trochę złe. I nie ma konkretów. To, co było kiedyś złe, dzisiaj już nie jest takie złe. To, co jest dobre, nie jest aż tak dobre. I chyba o to chodzi komuś, czemuś. Jest taki też film, nie pamiętasz, jak on jest, się nazywa? O tym prawniku w Stanach, gdzie zderza się z systemem amerykańskim oczywiście, gdzie tam system jest nastawiony, aby wszystko i wszystkich skazywać, bo po prostu powstała cała machina, która wielu ludzi, którzy zarabiają na tym. Czyli z podatników całe to wszystko jest napędzane. Żeby to tak funkcjonowało wykrzywiony. I ten film akurat dobrze to pokazuje, jak to jest wypaczone i skrzywione. Miasta ucieczki. Co byśmy w ogóle... Czy byśmy się zastanawialiśmy, czy zastanawialiśmy się w aspekcie, dlaczego Mojżesz spisał w ogóle te postoje, tą całą drogę? Bo tutaj, jak czytamy 33 rozdział, drugi werset, to nie był wymysł Mojżesza. Na rozkaz Jahwe Mojżesz spisał ich pochody według etapów. Czyli to Stwórca nakazał zanotować, gdzie oni stacjonują, w jakiej kolejności. Gdzieś też jest podane, ile czasu stacjonowali. To ktoś to badał, spisał. Ale nie o to mi chodzi dzisiaj. Chodzi mi o to, że jeżeli Stwórca kazał to uczynić, spisać, to jak wszystko, co Bóg robi, ma jakąś przyczynę, ma jakąś wyższą cel.
Może tak zanim poruszę ten aspekt, który ja rozumiem, w jakim celu to Bóg kazał spisać. Ważna informacja, żebyśmy sobie zapamiętali ten werset trzeci z tego 33 rozdziału Zwoju Liczb. Brzmi on: w 15 dniu pierwszego miesiąca ruszyli z Ramzes nazajutrz po święcie Paschy, na oczach wszystkich Egipcjan wyszli synowie Izraela dzięki możnej ręce. Chodzi o tą datę. I sformułowanie nazajutrz po święcie Paschy. Bo w rozporządzeniu Paschy jest mowa do wieczora. Niektórzy twierdzą, że Pascha to jest, trwa w ciągu całego dnia. Natomiast święto Paschy, że rozumują to jako dzień, a tak nie jest. Bo święto Paschy, które oczywiście później przybrało taki sloganowy określnik jako dzień, ale święto Paschy to jest wydarzenie. Wydarzenie, którym miano spożyć baranka paschalnego, gorzkie zioła, tak zwana kolacja paschalna. To jest święto Paschy. Wydarzenie, ta kolacja. Jeżeli sobie przeanalizujemy, co się wydarza, to dokładnie z tym trzecim wersetem zrozumiemy, że Pascha po zachodzie następuje słońca, jest spożywana ta wieczerza paschalna. Izrael w tamtym czasie był przygotowany do wyruszenia, czyli mieli ubranie, tak, sandały mieli na nogach i tak dalej. W nocy już, gdy głęboka noc jest była, przez ziemię Mitzrayim przechodzi anioł zagłady, zabija pierworodne. Następuje lament w całym tak zwanym Egipcie. Faraon wzywa Mojżesza i każe im wyruszyć. I tu jest ta data. W 15 dniu pierwszego miesiąca wyruszyli z Ramzes nazajutrz po święcie Paschy. Czyli robi się widno i wyruszają. Jeszcze tam, jak to jest powiedziane, łupią Egipcjan z kosztowności. Ale to oni nie łupią, tylko to jest, można powiedzieć, jakby przypatrzyć się dokładniej, to jest zapłata za tą niewolniczą pracę, najemną, tak można by to określić. Bóg spowodował, że oni zostali wynagrodzeni za tą niewolniczą pracę. To są koleje. Ale ten 15 zaczyna się nie nazajutrz od świtu, tylko 15 zaczął się już, jak Pascha się zaczęła. W każdym razie to jest 15. 14 mają, 10 można by jeszcze cofnąć się trochę w datach, w liczbach. 10 mają oddzielić baranka od innego, od innych, żeby sprawdzić, czy jest bez skazy. I 14 miał być ten baranek zabity, oporządzony, żeby
na tą kolację upiec tego baranka. Czyli Paschę obchodzono wieczorem z końca dnia 14 na 15. Tak. Kolację, samą kolację. To jest tak, święto dotyczy się Paschy tylko i wyłącznie kolacji. I u nas w jaki dzień to będzie wypadało? Przełom jakich dni? Wieczorem? Musiałbym zerknąć na kalendarz. Zacznij, bo dobrze jest powiedzieć to w tym miejscu. Dzisiaj mamy 23 marzec. Świadkowie mają, z tego co orientuję się, bo te ulotki co wrzucali 24 marca wieczorem po zachodzie. Katolicy zawsze mają w pierwszą niedzielę po pełni, po pierwszej pełni po przesileniu, czyli niedziela 31. Natomiast pierwszy dzień pierwszego miesiąca zaczyna się 9 kwietnia po zachodzie słońca. I 14 dzień, dzień przygotowania, czyli tam, gdzie zabijano baranka paschalnego, wychodzi 22 kwietnia o zachodzie się zaczyna 14 dzień, kończy się 23 o zachodzie i o zachodzie, po zachodzie jest kolacja paschalna. Czyli 23 po zachodzie kwietnia 2024 rok. Podając datę katolicką, bo niektórzy wbijają, że to jest kalendarz świecki. To nie jest kalendarz świecki, to jest kalendarz katolicki, gregoriański, który jest ulepszoną wersją kalendarza juliańskiego, który katolicy sobie jako kościół powszechny sobie przyjął jako swój kalendarz, ale kalendarz juliański jest ustanowiony przez Juliusza, Cezara Rzymskiego, pogański kalendarz. Pasował im, przyjęli sobie, wzięli go jako swój własny, bo pełno w nim pogańskich świąt jest. No ale funkcjonujemy w tym kalendarzu. Jeszcze a propos kalendarza, wracając do parszy, datowanie. Wracając do tego trzeciego wersetu, datowanie biblijne jest cyfrowe, nic więcej nie ma. W 15 dniu pierwszego miesiąca, w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, w siódmym, w pierwszym dniu siódmego miesiąca, w 10 dniu siódmego miesiąca. Takie są daty. Bez naleciałości jakiś później, gdzie współcześnie w judaizmie funkcjonują, to są daty już pobabilońskie, odnoszące się niektóre do bóstw babilońskich. W angielskim mamy nazwy miesiący, miesięcy niektórych też od zachowań pogańskich. W polskim mamy miesiąc maj od pogańskiego bóstwa, bogini konkretnie. Natomiast jak w tej kwestii popatrzymy datowania,
to do niewoli babilońskiej jest takie określenie. Oczywiście jest ten też pierwszy miesiąc nazywany Awif lub Abib, nazwany miesiącem kłosów, ale pierwotnie był to pierwszy miesiąc, bez żadnych innych nazw. Liczby i liczby. Dni tygodnia też były liczbami. To tak a propos kalendarza i nazw. W każdym razie na rozkaz Jahwe Mojżesz spisał cały ten pochód, całe to przebieg, gdzie się zatrzymywali, skąd przechodzili, dokąd. I ja chciałem przeczytać końcówkę tego 33 rozdziału. Chociaż nie, zrobimy przerwę, bo to już jest 13, to w drugiej części, może dalej. Tak? Dobrze. To w drugiej części, chyba że do tego, co do tej pory było mówione, to coś jeszcze. Bo chciałem się odnieść jakby do, jak ja to rozumiem, ten pochód. No bo tu też jeszcze można by w tej części poruszyć te granice, tak? Gdzie synowie Izraela mieli zamieszkiwać. Ktoś stwierdził, ja nie sprawdzałem tego, to trzeba trochę czasu poświęcić. Ktoś kiedyś, czytałem taką wypowiedź, że Izrael nigdy nie osiągnął tych granic, nawet do dnia dzisiejszego. Ja tylko powtarzam, nie wiem, czy to prawda jest, bo to trzeba sporo czasu poświęcić, czy Izrael te granice zamieszkiwał w pełni. Ale jeżeli nie, to też jest to wymowne. Są różne mapy z różnych dziejów, można to sobie pośledzić, pooglądać i też chciałbym, żeby ktoś mi to powiedział, tak, zajął się tym i dokładnie powiedział, czy tak jest, czy nie, czy tak było, czy nie. Te granice też jasno Bóg naznaczył, wyznaczył od miasta, od konkretnych miejsc. Oczywiście może dzisiaj nie znamy tych miejsc, bo to są nazwy tamtejsze, w tamtym czasie funkcjonujące. No morze się nie zmieniły, generalnie linie brzegowe i Morze Martwe, tak, to jest to Morze Słone nazwane. Jordan raczej też swojego biegu za bardzo nie zmienił. No i te miasta. Zapewne też to ma wymowne znaczenie, te granice. Natomiast no, chciałbym usłyszeć jakieś dobre nauczanie w tej kwestii, żeby się ktoś zajął. Ja nie mam tego głowy za bardzo. Dobrze, przełożymy na drugą część, dlaczego Bóg kazał spisać te wszystkie postoje, przebywania z miejsca na miejsce. Spróbuję to przekazać. To w drugiej części, o 14 się spotkamy, tak? Zrobimy przerwę do 14. 14.30 chcesz? Dłużej trochę? Dobrze, do 14.30. Czyli 14.30 to napisz na tym, na czacie, żeby każdy wiedział. Dobrze, to zapraszam o 14.30 na drugą część parszy 43. Do usłyszenia.